i pozwól sobie na uśmiech, kiedy ten uśmiech jest poparty pięknym, idealnym uzębieniem, to już w ogóle państwo znają ten cykl, ale nie wiedzą państwo, kto tym razem będzie jego bohaterem, bohaterką. Oglądać Pytanie na śniadanie w domu widzów Pytania na śniadanie to nie lada gratka. Jesteśmy dziś u pani Bożeny, kolejnej bohaterki Metamorfozy Uśmiechu. Czy właśnie oglądając Pytanie na śniadanie znalazła nas pani i postanowiła wziąć udział w Metamorfozie? Tak, zgadza się. Poprzez oglądanie programu Pytania na śniadanie właśnie zainspirowałam się tą metodą. Odwiedzałam właśnie bardzo dużo lekarzy, stomatologów. Każdy coś tam zrobił, każdy leczył te zęby. No i przy każdej wizycie miałam coraz ich mniej. W fatalnym stanie były z roku na rok. Przez to zdecydowałam się zadzwonić do kliniki i umówić się na konsultację wstępną. Dziewczyny, czy to wy trochę pomogłyście mamie w decyzji odnośnie metamorfozy? Może w podjęciu decyzji nie, ale jeżeli mama nam powiedziała o tym, że się decyduje na taki zabieg, no to my byłyśmy jak najbardziej za, wspierałyśmy, żeby była zadowolona, żeby zrobiła sobie ten zabieg, miała super uśmiech. Całe życie mama o nas dbała, o te zęby, zawsze mówiła, że musimy iść do dentysty, żebyście nie mieli później tak jak my teraz mamy. Ja parę ładnych lat chodziłam w aparacie ortodontycznym, teraz mój brat chodzi w aparacie ortodontycznym, no bo jakby to dla mamy było ważne, żebyśmy mieli ładne zęby. No ale mówię, mama o nas dbała, więc teraz my chcemy, żeby ona zadbała o swoje zęby i żeby była zadowolona. Jestem nauczycielką w przedszkolu. Prowadzę grupę 5-latków. A kiedy koniec roku? A już za kilka dni. To ja pani gwarantuję, że dzieciaczki pożegna pani pięknym, nowym uśmiechem. Super, cieszę się. Dzień dobry, pani Bożenko. Dzień dobry. Zapraszam panią na zmianę wszystkiego. Jest pani gotowa na zmianę wszystkiego? Tak. A mąż oddaje panią dobre ręce? Mam nadzieję, że będą bardzo dobre. Zapraszam. Chodźmy. Dziękuję. Dzisiaj usunę wszystkie zęby u pani w szczęce. Wprowadzę 6 implantów. Proszę zobaczyć, tutaj już mamy dokładnie pozycję tych implantów zaplanowaną. I to jest projekt pani przyszłych nowych zębów, z którymi pójdzie pani sobie dzisiaj do domku. Jest pani gotowa? Tak, jestem gotowa. Zaczynamy. Pani Bożenko, chwila prawdy. Proszę sobie opuścić nóżki. Tutaj, o, tutaj, dzielnie. Ojejka. Ojejku. Tak miało być? Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Brakuje mi słów, których bym użyła, żeby pani podziękować. Dziękuję pani bardzo. Panie Marku, oddaję żonę. Czy pan przyjmuje? Przyjmuję, tak. No ślicznie, kochanie. Brawo. Podobał ci się? Tak. Ile razy już widzieliśmy ten moment przed lustrem? Zawsze jakiś jestem taki poruszony i w napięciu. Tak jest. Mój ulubiony fragment tych reportaży. Dzień dobry na kanapie. Dzień dobry. Pani Bożena Jaszczuk otarła łzy i jest dzisiaj z nami na kanapie, uśmiechając się od ucha do ucha. Bardzo dobrze. Dzień dobry, pani Bożena. Dzień dobry, pani. Jest również pani doktor Barbara Sobczak. Witamy serdecznie. I są też wspomnienia tego, co było na fotografii bliżej pani doktor i aktualnego stanu na fotografii trochę dalej od pani doktor. Tak. Te fotografie to jest taki żywy dowód na to, że Sobczak Concept faktycznie zmienia życia pacjentów, pani Bożenko, prawda? Tak, oczywiście. To jest, pani Bożenka powiedziała coś takiego, czego akurat nie mamy, potem powiedziała, czego nie mamy uwiecznionego, że o tym rano rozmawiałyśmy, że się uśmiechnęła do siebie i powiedziała, pani doktor, ja nigdy nie miałam takich zębów. Mm. Bo bardzo często pacjenci mówią, tak, to są dokładnie takie zęby, jak ja miałam, jak byłam mała, albo młoda, albo pamiętam to. Ale pani nigdy nie miała takich zębów, pani Bożenko, bo pani z tymi zębami miała problemy od dzieciństwa tak naprawdę. Tak, oczywiście. Problemy zaczęły się odkąd pamiętam. Jako byłam nastolatką, to nie przypominam sobie, żebym miała właśnie piękne, zdrowe zęby. Psuły się,
Wiadomo, do dentysty leczenie, leczenie kanałowe, później usunięcie zęba. No i doszło do tego, że od 20 lat noszę protezę. Nosiłam protezę, przepraszam. Nosiłam protezę. Która też bywa uciążliwa. Która by... Sam fakt, że ona jest w tak młodym wieku, prawda? To nie powinno tak być. Plus mnóstwo cierpienia, gdy pani była młodsza. Oczywiście, że to jest mnóstwo cierpienia. To są takie niedoskonałości, bo wiadomo, że dziąsło czasami mi puchło, drobinki jedzenia mi się dostawały pod nie, pod tą protezę. I to było no, bardzo, bardzo źle. Coś pani powiem. Koniec z tym. Koniec. Ja już to wiem. Ja już to czuję. Wielokrotnie się spotykaliśmy, ale mimo to różni widzowie nas oglądają, także nowi, którzy jeszcze o pani metodzie nie słyszeli. Proszę wprowadzić ich w ten sposób, który daje efekty opisane przed chwilą. Sobczak Concept to jest protokół implantologiczny dla pacjentów, którzy albo nie mają zębów, albo te zęby, które mają, kwalifikują się już do usunięcia i pozwala nam, tak jak u pani Bożenki, na to, żeby na jednym zabiegu usunąć zęby, stany zapalne, wprowadzić 6 implantów, dokręcić specjalne łączniki, zeskanować pacjenta i po 2 godzinach zamontować do świeżo wprowadzonych implantów nowe, piękne zęby, te, które tutaj u pani Bożenki widzimy. A u pani jeszcze przez to właśnie ta proteza, to było jeszcze coś takiego niedobrego dla nas, bo ona spowodowała bardzo duże zaniki tkanek i kości, i dziąseł. Dlatego trzeba było też na naszym zabiegu wykonać augmentację. I to zrobiłam, tak żeby po augmentacja? Prostu... Augmentacja? Co to jest? To jest... Uzupełnienie braków tkanek miękkich i twardych, okay. Czyli kości i dziąseł. Jasne. I dzięki temu nasz uśmiech jest taki piękny, harmonijny i idealny. I to wszystko w ciągu tak naprawdę jednego dnia. No, paru chyba godzin. Nawet nie jednego dnia, tylko pół dnia, prawda? Kilku godzin dosłownie. I te kilka godzin zmieniło pani życie w jaki sposób? No. Jak się teraz pani czuje, jak zareagowali pani bliscy? Męża już widzieliśmy. Lekko zatkało. Nie poznał. Człowieka. Nie poznał. Córki właśnie, jak byłam na zabiegu, to ciągle dzwoniły do taty, do męża. No już po... No nie, to pamiętaj, jak wyjdziecie, to pierwsze co, zróbcie zdjęcie i prześlijcie nam. No i tak wyszłam, a mąż mówi, stop, teraz zdjęcie, nie? Bo dzieci właśnie chciały zobaczyć mnie już po zabiegu. No i... Ale pani Bożenka pracuje w przedszkolu i to, co mi powiedziała, to było... Coś ścisnęło moje serce dzisiaj, że na zakończenie, jak było piękne przedstawienie z dziećmi. Tak, właśnie mieliśmy przedstawienie z okazji Dnia Rodziny. Dzieci doskonale się zaprezentowały, było owacje od rodziców na stojąco. No i oczywiście po skończonym przedstawieniu była chwila dla fotoreporterów, czyli dla rodziców. I poproszono mnie do wspólnego zdjęcia. Cieszyłam się jak dziecko, że wreszcie mogę szczerze uśmiechnąć się. To ważne, co? To jest ważne, to jest bardzo ważne. Żeby wyłączyć tę niepotrzebną kontrolę, czy aby na pewno to będzie dobrze wyglądało. Bo człowiek ma 100% gwarancji, pstryk, uśmiech, wszystko działa. Ale to moje serce się radowało przez to, że ja mogę tak szczerze, tak... No, pełną buzią się uśmiechnąć. Chyba pierwszy raz właśnie tak szczerze się uśmiechałam. Czyli tak. I wpływ na zdrowie, i wpływ na psychikę przede wszystkim też, dużo miało przede to. Przede wszystkim właśnie też na psychikę, tak? No bo ja przecież skrzętnie ukrywałam te moje kłopoty, tak? To te czasy są już w przeszłości. Teraz trzeba się uśmiechać od ucha do ucha. Tak, ale to jest generalnie coś, o czym... Ludzie, którzy nie mają tego problemu, oni sobie z tego nie zdają sprawy. I to jest temat, który my zawsze poruszamy z pacjentami, że pacjentom, którzy wstydzą się tego swojego uśmiechu, swoich zębów, ten wstyd towarzyszy przez cały dzień. Oni się zawsze muszą kontrolować. I to jest ta wolność, o której mówi pani Bożenka, że ona nagle mogła się uśmiechnąć, bo przy zabiegu Sobczak Concept dziąsła są pacjenta. Tak. Pani się może uśmiechać od ucha do ucha, jak sobie tylko życzy, bo ma po prostu trzeci komplet zębów naturalnie wyrastających z dziąseł. Nie musi się już jakby krępować, nie musi się wstydzić, nie musi niczego ukrywać. Tak, że coś wypadnie na przykład, tak? No albo że coś będzie widać, nie albo... w takiej rozmowie. Tak. Wszystkiego dobrego. Pani bliskim, pani podopiecznym w przedszkolu i dziękujemy za wizytę u nas dzisiaj. Ten błysk w oku. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo. A propos.